Nadzieję, że nas doskonale słychać. Dajcie proszę znać, jeżeli nas oglądacie i słyszycie, że wszystko jest OK. Witam serdecznie na nietypowym, ale mam nadzieję, że bardzo ciekawym spotkaniu autorskim z Magdaleną Majcher. Cześć Magdo, witam Cię. Cześć, dzień dobry. Powiedziałam nietypowym, bo oczywiście mamy taki nietypowy czas kwarantanny społecznej, ale spotkania online się odbywają i na szczęście technika wychodzi naprzód i takie spotkania umożliwia. A okazją jest dzisiejsza premiera. To twoja 16. książka, powieść Życie oparte na kłamstwach. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła troszkę inaczej. I powiedz Magdo, czy zdarza ci się czasami skłamać albo, nie wiem, ukrywać prawdę? Nawet w takich drobnych rzeczach. Oj, pierwsze pytanie i już takie podchwytliwe. Znaczy wydaje mi się, że każdemu z nas się coś takiego zdarza i gdzieś w naszym życiu codziennym takie drobne kłamstewka są obecne. Czasem robimy to, bo wydaje nam się, że w ten sposób uda nam się, zdecydujemy się na mniejsze zło. Natomiast myślę, że no, nie ma chyba osoby, której nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Słychać nas dobrze, mamy już pierwszy komentarz. Witamy Kasię Sosnowicz, która nam potwierdziła, że nas słychać i się z nami wita, więc też witamy. Zapraszamy oczywiście kolejne osoby. Życie oparte na kłamstwach, taki dałaś tytuł i przyznaję, że kiedy zobaczyłam tę okładkę i zobaczyłam tytuł, to zaczęłam się zastanawiać, czy takie życie jest w ogóle możliwe. I powiedz Magda, co cię zainspirowało, bo zanim jakby przejdziemy do omówienia o książce, to powiedz najpierw o samej inspiracji, do tego, że no, skonstruowanie fabuły, gdzie każdy tak naprawdę kłamie. Tak naprawdę takim punktem wyjściowym w tym przypadku był pisany przeze mnie kilka lat temu artykuł. Artykuł o kobiecie, która zakochuje się w geju. Oczywiście ten związek nie miał szans na powodzenie, no ale właśnie, czy oczywiście, czy takie związki się zdarzają? No i zaczęłam szperać. Zaczęłam przeglądać fora internetowe w sieci. Okazało się, że możemy znaleźć na różnych forach wyznania kobiet, które właśnie żyją w takich związkach, jak opisałam w mojej książce. No i od tego właśnie wyszłam, od tego artykułu zaczęłam się coraz szersze kręgi zataczać wokół tego tematu. No i końcowym efektem jest ta książka, którą od dzisiaj mogą Państwo zamawiać przez internet w różnych księgarniach internetowych, na przykład w Empiku. Tak, bo to, że nie działają księgarnie stacjonarne, co jest oczywiste z powodu kwarantanny, to nie znaczy, że książek nie można kupować, przeciwnie. Tak jak Magda powiedziała, można zamawiać papierową wersję, ale można też e-booki kupować. Zresztą e-book chyba od kilku dni, nawet nie chyba, tylko na pewno od kilku dni jest dostępny. Już widziałam, że też czytelniczki pierwsze są po lekturze, więc zachęcamy oczywiście też do kupowania e-booków. Problem orientacji seksualnej i jakby tożsamość, która też jakby identyfikuje człowieka i sprawia, że jakoś stara się on określić samego siebie. To jest ważny temat, i który poruszasz w tej książce. Dominik, bo to ta postać, który jest homoseksualistą, nie potrafi sobie z tym poradzić właściwie od początku, od nastoletniego problemu. Powiedz Magda, jakby na ile zgłębiałaś ten temat, bo no, domyślam się, że to też nie jest łatwe. Napisać na tyle wiarygodnie, stworzyć tak wiarygodną postać, która pokażę, z jakimi dylematami, problemami i dramatami mierzą się takie osoby. Tak jak już mówiłam, zaczęło się od tego artykułu, który pisałam kilka lat temu dla czasopisma kobiecego. No i potem zaczęłam szukać nie tylko na forach internetowych, o których już wspomniałam. Pamiętam, natrafiłam na taki artykuł w Polityce i tam powołano się na badania profesora Izdebskiego, który przebadał tam grupę homoseksualnych mężczyzn i wyszło na to, że aż 43% gejów w wieku od 43 do 49 lat żyje w związkach z kobietami, czyli to jest no praktycznie połowa
niecała połowa właśnie w tej grupie wiekowej. Wśród młodszych mężczyzn ten problem jakby zdarza się rzadziej. Świat się zmienia. Dzisiaj już jesteśmy coraz bardziej tolerancyjni i homoseksualista nie dziwi widok dwóch mężczyzn, nie dziwi już tak bardzo, jak dziwił jeszcze 10-20 lat temu, choć nadal to jest temat tabu i temat kontrowersyjny. No i zaczęłam, odpowiadając na twoje pytanie, przeprowadziłam badania właśnie w sieci, na forach, że tak to nazwę. W tym przypadku nie udało mi się niestety spotkać z osobą, która by mi opowiedziała o problemie z własnego punktu widzenia. Ja często powtarzam, że research jest dla mnie ważny. Takim najważniejszym etapem pracy nad nową powieścią jest research. Zawsze staram się spotkać z ludźmi, czy to ze specjalistami, psychologami, lekarzami, prawnikami i tak dalej. I często spotykam się z ludźmi, którzy przeżyli to, o czym ja piszę. Niestety w tym przypadku nie udało mi się znaleźć. Wydaje mi się, że to też wynika z takiego poczucia wstydu. To jest temat właśnie małżeństw homoseksualistów z heteroseksualnymi kobietami jest trudnym tematem i osoby, których ten problem bezpośrednio dotyczy, anonimowo opowiadają o sobie, o swoim życiu na forach internetowych, ale kiedy już mają opowiedzieć o tym na żywo, że tak powiem, porozmawiać, spojrzeć prosto w oczy, to się niestety wycofują. No i nie udało mi się znaleźć takiej osoby, ale mam nadzieję, że na podstawie tego, co przeczytałam, przestudiowałam, udało mi się wiarygodnie opisać tę problematykę. Myślę, że to jest trudne z dwóch powodów, bo i po pierwsze trzeba się przyznać, że rzeczywiście żyje się w kłamstwie, a po drugie, no poniekąd przyznać się, że się poniosło gdzieś tam porażkę, że się tak skonstruowałaś postać Dominika, że on siebie określa bardzo takim no, dosadnym stwierdzeniem, że jest tchórzem po prostu, bo nie miał odwagi być sobą tak naprawdę w odpowiednim momencie, a później im dłużej człowiek żyje, im więcej ma zobowiązań, jak zakłada rodzinę, ma dzieci, tak jak Dominik i Judyta, bohaterowie twojej powieści, to tym trudniej jest to wszystko zerwać i jakby no zmienić, podjąć decyzję, że jednak życie w kłamstwie jest złe i ta Dominik to wie, ale zmiana tego jest, wymaga ogromnych emocjonalnych wyrzeczeń. Ja myślę, że łatwiej byłoby się wycofać przed ślubem, kiedy nie było jeszcze tego wspólnego mieszkania, wspólnego gospodarstwa domowego i dzieci. I tych dzieci właśnie, o których wspomniałaś. Natomiast Dominik i Judyta są ze sobą 15 lat po ślubie. On poniekąd spełnił swoje marzenie, ponieważ on bardzo chciał być normalny. On kilkakrotnie podkreśla, że on się chciał wyleczyć z tego swojego homoseksualizmu, że on chciał żyć tak jak wszyscy, założyć rodzinę, mieć dzieci, być z kobietą i to mu się udało, więc można powiedzieć, że powinien być spełniony. Natomiast oszukiwanie swojej natury, oszukiwanie siebie samego i próby jakby kreowania swojego wizerunku w inny sposób, no z góry są skazane na porażkę, no bo ile można żyć w kłamstwie? Można udawać przez, nie wiem, miesiąc, rok, 5, 10, ale w końcu przychodzi taki dzień, kiedy to zaczyna uwierać. Kiedy zaczynamy się zastanawiać i ten coming out, który gdzieś tam o nim myślimy o tym, żeby się ujawnić, myślimy o tym, żeby wyjść z szafy, staje się jakby takim tutaj, w wypadku Dominika to jest jednocześnie jego marzenie, takie niespełnione marzenie, ale też jego największy lęk. I ja myślę, że wyjście z takiego kłamstwa, wyjście z tej swojej strefy komfortu jest bardzo trudne. No tutaj akurat opisana jest w tej powieści sytuacja ekstremalnie ciężka z punktu widzenia bohaterów i ich najbliższych. No ale nie musimy sięgać tak daleko, ponieważ ja myślę, że takie mniej ekstremalne przypadki też się zdarzają i też ludzie mają problem z tym, żeby się ujawnić i przestać żyć w kłamstwie i zacząć żyć w zgodzie z własnym ja. Ale Dominik to nie jedyny bohater, który kłamie w twojej książce, ponieważ Judyta, jego żona,
główna postać twojej powieści Życie oparte na kłamstwach. Mam wrażenie, że ona tak rozpaczliwie chciała mieć szczęśliwą rodzinę, tak bardzo chciała mieć męża, dzieci, idealny dom, być idealną żoną, idealną matką, stworzyć jakby taką rodzinę z prawdziwego zdarzenia, 2+2, taki model po prostu wzorcowy, że w pewnym momencie przegapiła moment, kiedy mogła się zorientować, że coś jest nie tak. Właściwie ona już ten moment przegapiła na etapie, kiedy poznali się z Dominikiem, bo jak po latach zaczęła to analizować, to wiedziała, że coś jest nie do końca tak, że nie było tej chemii między nimi, że nie było takiego oczarowania i z jej strony, i z jego strony. Natomiast mam wrażenie, że Judyta też udaje. Jak najbardziej, ponieważ ona chciała mieć tą szczęśliwą rodzinę, chciała mieć udane życie. Jest to związane z jej dzieciństwem. Ja w ogóle uważam i często to podkreślam i wydaje mi się, że widać to w wielu moich powieściach, nie tylko w Życiu opartym na kłamstwach, ale też w innych książkach, że środowisko, w którym dorastamy, nasze dzieciństwo mają ogromny wpływ na to, kim stajemy się w dorosłości. I Judyta jest takim trochę klasycznym przykładem kobiety, która wychowywała się bez ojca. Jako mała dziewczynka mieszkała tylko z mamą, więc tutaj już ten model rodziny, o którym mówiłaś, 2+2, tak ona sama tego modelu w domu nie miała i bardzo chciała mieć pełną rodzinę, więc już jako dorosła kobieta do tego dążyła. W ogóle temat żon gejów jest bardzo ciekawy, ponieważ one często, te kobiety, zastanawiają się, kiedy już odkryją prawdę, kiedy już, czy mąż się ujawni, czy w jakiś sposób one się domyślą prawdy, czy w jakiś sposób, w inny sposób ta prawda wyjdzie na jaw, to one bardzo często potem zastanawiają się, dlaczego ja? Co jest we mnie takiego, że gej zwrócił na mnie uwagę? I mówię też w liczbie mnogiej, ponieważ mogłoby się wydawać, że ta historia, którą ja tu opisałam, jest egzotyczna, że to się nie dzieje, ale to wcale nie jest rzadki problem, bo tak jak już wspominałam na początku o tych statystykach, że około 43% gejów w wieku 40-49 pozostaje w związkach z kobietami. Tak na przykład mamy dane, no to z Polski nie mamy pełnych danych, ale na przykład w USA szacuje się, organizacja podała, że w Stanach Zjednoczonych żyje 2 miliony gejów pozostających w związkach, czy to małżeńskich, czy partnerskich, z kobietami. To nie jest wcale egzotyczna sytuacja, to się nie dzieje tylko w luksusowych domach, w ludzi z wyższych sfer, którym się nudzi, to się naprawdę dzieje w wielu polskich domach. I to jest dramat wielu kobiet, które w pewnym momencie stają pod ścianą i które się dowiadują właśnie o tym, że ich mąż jest homoseksualny, i to jest dla kobiety podwójny dramat, ponieważ często to się wiąże z tym, oczywiście nie zawsze, ale często wygląda to tak, że w życiu męża pojawia się ten drugi. I nie dość, że kobieta zostaje zdradzona, więc musi sobie poradzić z tą traumą, jaką jest zdrada, to musi się uporać także z takim poczuciem bycia niekochaną, niepożądaną, i naprawdę ich poczucie kobiecości, ich poczucie własnej wartości jest mocno nadwyrężone, że tak powiem. One przestają wierzyć w siebie. To jest bardzo trudna sytuacja, ale dla pisarza paradoksalnie bardzo ciekawa. I nawet mówiłaś o tym, że bardzo ważne jest to, w jakim środowisku człowiek się wychował i z jakiej, i rodzina, z jakiej wyszedł, w jakiej się też wychował. Ja sobie nawet wynotowałam takie dwa cytaty z twojej najnowszej powieści Życie oparte na kłamstwach. I to są fragmenty, które opisują Dominika. On w pewnym momencie, jakby pisząc o nim, piszesz tak, że największe traumy fundują dzieciom rodzice. I druga rzecz, człowiek rozpoczyna dorosłe życie z bagażem doświadczeń, który wynosi z domu. Dominik wyszli z różnych domów, ale i dom Dominika, i dom Judyty, no to nie były szczęśliwe domy. Judyty dlatego, że wychowywała się bez ojca, została porzucona, więc miała cały czas to takie przekonanie, że ona i matka zostały porzucone
więc i w dziewczynce, w nastolatce, później w dorastającej kobiecie to zawsze zostaje i jest to z takim bagażem, wkracza w życie. Natomiast Dominik z kolei wyrastał, wydawało się, w normalnym domu. Dwie siostry starsze, matka, ojciec, ale rodzice Dominika to bardzo specyficzna para. Ojciec autorytarny, a matka kompletnie mu poddana. I tak czytając, zastanawiałam się, czy celowo taką grubą kreską nakreśliłaś postaci Franciszka i Elżbiety, czyli rodziców Dominika? Tak, ja muszę w ogóle przyznać na wstępie, że ja uwielbiam kreślić czarne charaktery. No to z Franciszkiem Franci poszłaś trochę. Że z Franciszkiem trochę poszłaś tak no, mocno. Tak, no pamiętam po premierze mojej książki, drugiej mojej powieści Stan niebłogosławiony, czytelniczki pisały do mnie, że właśnie Bożena była taka wstrętna, mama głównej bohaterki, a ja uwielbiałam pisać sceny właśnie z tą postacią. I tak tutaj, kiedy tylko Franciszek się pojawiał, to ja naprawdę od razu krew szybciej krążyła w żyłach, serce zaczęło walić i gdzieś tam ogromną frajdę mi sprawiało tworzenie tych scen. Na pewno dla pisarza to jest większym wyzwaniem, ale też taką przyjemnością tworzyć takie, przynajmniej dla mnie, nie wypowiadam się za innych, tylko dla mnie to jest i wyzwanie, i przyjemność, tworzyć takie postaci, które mogą wzbudzać negatywne emocje. Je tworzy się na pewno trudniej niż takie dobre, kochane, uległe, czułe bohaterki czy bohaterów. Natomiast Franciszek to jest, myślę, taki, on jest prokuratorem i jakby już nawet na etapie tworzenia tej książki moja redaktorka zwróciła uwagę, że akurat ten zawód idealnie pasuje do jego charakteru. Franciszek jest taką, słusznie zauważyłaś, że to jest taki bohater autorytarny, który narzuca swoje zdanie najbliższym. I w tej rodzinie wszyscy jakby w momencie, kiedy Franciszek wchodzi do pokoju, wszyscy stoją na baczność i wykonują jego rozkazy. No i taki mężczyzna jak Franciszek, czyli który czuje się stuprocentowym mężczyzną, który czuje, że ma władzę w domu. No i jak taki mężczyzna mógł wychować geja, tak? Jak się domyślamy, no to może być ujma na honorze takiego człowieka. No i on tutaj miał ogromny wpływ na to, jak Dominik postrzegał swoją orientację. Tutaj mamy postać jeszcze Kacpra, drugiego homoseksualisty, i tutaj w ogóle mamy zupełnie pokazane, jak postawa rodziców, jak postawa właśnie najbliższych osób może determinować późniejsze życie. Kacper jest całkowicie pogodzony ze swoją orientacją, on nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast Dominik się ukrywa i dla Dominika to jest powód do wstydu. Jakby to jest przekaz wyniesiony z rodzinnego domu, więc dlatego ja tutaj te cytowane przez ciebie fragmenty rzeczywiście pojawiły się w książce i one jakby są odniesieniem do moich poglądów, ponieważ ja, tak jak już zresztą przed chwilą powiedziałam, uważam, że ogromny wpływ ma to, w jakim domu dorastaliśmy, na to, kim się potem stajemy. No i to we wszystkich twoich książkach bardzo mocno widać, bo i w całej serii Wszystkie pory uczuć, i w Sadze nadmorskiej, i zresztą w serii Osiedle pogodne, którą to drugą częścią tej serii właśnie jest książka Życie oparte na kłamstwach, to pokazujesz. Ale jeszcze a propos Kacpra, to jest też tak, że on to wsparcie dostał w domu od rodziców i być pewnie dlatego też jest mu łatwiej po prostu żyć w zgodzie ze sobą, ponieważ rodzice mu powiedzieli, że tak, okej, synu, my cię kochamy, jesteś naszym dzieckiem. I tak będzie, natomiast Dominik tego nie usłyszał. Nie usłyszał tego nie tylko od ojca, który jest autorytarny i ma przekonanie, że rządzi, nie tylko na sali sądowej, kiedy jest prokuratorem, ale też rozstawia wszystkich w domu,
ale nie usłyszał tego też od matki, bo Elżbieta to druga taka postać, którą wydawałoby się, że no nie wiem, czy do końca chciałaś ją zrobić negatywną, czy nie, ale to jest taka kobieta kompletnie uległa swojemu mężowi i właściwie no nie wiadomo, jakie ona ma poglądy, jakie ma zdanie, ona ma po prostu zawsze takie zdanie, jakie ma zdanie jej mąż. Tak, Elżbieta była młodą dziewczyną, kiedy wyszła za Franciszka, niewykształconą, nieobytą w świecie i tak naprawdę to on ją ukształtował, jego poglądy są jej poglądami, jego doświadczenia są jej doświadczeniami i tak naprawdę w tym małżeństwie wszystko jest wspólne. I tutaj mnie się wydaje, że ona nie jest do końca negatywną postacią, bo oczywiście nie będziemy zdradzać tutaj fabuły, żeby nie zniechęcić czytelników do ewentualnej lektury. Ja mam nadzieję, że my zachęcamy naszą rozmowę ja też, do czytania. Oczywiście tak, dlatego nie mogę spoilerować, ale już pod koniec książki jest taka scena, gdzie Elżbieta daje się poznać z takiej ludzkiej strony i gdzie, no przyznaję, ja akurat pisząc tę scenę jako mama dwóch synów uroniłam łezkę, kiedy właśnie tworzyłam tę kluczową scenę, o której mówię. Ja będę Elżbiety bronić, ponieważ ona jest również ofiarą tej całej sytuacji. Ona poddała się biernie temu, co proponował jej mąż. Na pewno poniekąd wynikało to z jej wygodnictwa. Franciszek był prawnikiem, wywodził się z wysoko postawionej rodziny. Jakby ten zawód i tę pozycję społeczną i pieniądze otrzymał już w spadku po swoim ojcu, który z kolei tam w PRL-u wiele znaczył. No i ona w momencie, kiedy ona się wrzeniła w tą rodzinę, no to ona na pewno, jej status życia uległ zmianie. No i ja myślę, że ona, jak wiele kobiet, dla świętego spokoju i dla takiego zabezpieczenia finansowego siebie i swoich dzieci, zgadzała się na wiele rzeczy, z którymi gdzieś tam może po cichu w głębi serca polemizowała, ale nigdy wprost nie odważyła się powiedzieć nie. No ja myślę, że Elżbieta to jest taką postacią na wpół pozytywną, na wpół negatywną. Jest na pewno też jej bierność wpłynęła na to, co później stało się w życiu Dominika, no ale ona nie była prowodyrem jakby tych zachowań. No ona jest zawsze tą, która starała się łagodzić, czyli taki, jak czuła instynktownie, że za chwilę będzie konflikt, że Franciszek wybuchnie, albo że dzieci, to starała się chronić dzieci i jednocześnie nie denerwować męża, czyli takim trochę rozjemcą i tak zawsze usuwać problem gdzieś tam w kąt i żeby nie było awantury. Znaczy Elżbieta jest kobietą starej daty i wydaje mi się, że te jej zachowania, ta jej postawa jest taką stereotypowym obrazem żony, który jeszcze do niedawna funkcjonował w społeczeństwie. I ona, no ona ma dorosłe dzieci, jej syn jest 40-kilkulatkiem, więc ona jest po 60 już podchodząc z Franciszkiem pod 70, więc oni na pewno mają nieco inne poglądy niż dzisiejsi 30 czy 40-latkowie. Natomiast no, ona jest taką postacią, która mogłaby wiele, gdyby cokolwiek zrobiła, ale przez to, że nie zrobiła nic, to sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Tutaj widzę w komentarzach, że Kasia nam pisze z bloga pod Małym Aniołem, żeby już więcej nie zdradzać nic o książce, ale no chyba na tyle zachęciłyśmy, że zapowiedziała, że wrzuci się i będzie czytać. I także dziękujemy. I od razu też dodam, jeżeli macie pytania do Magdy Majcher, to piszcie w komentarzach, będę sukcesywnie to czytać na bieżąco i postaram się zadawać. Orientacja seksualna to jeden problem społeczny, o którym piszesz, bo to znamienne jest dla twoich powieści, że no, powieść Magdaleny Majcher bez jakiegoś takiego ciężaru ważnego problemu, no to nie byłaby twoją powieścią, bo sama zawsze powtarza, że nie potrafisz pisać książek lekkich, więc zawsze gdzieś musi to trafiać do czytelnika i dobrze. To drugi taki problem to alkoholizm kobiet. Nie zdradzając za dużo, powiedz Magda, skąd też pomysł na to, aby właśnie te kwestie wpleść do książki? Bo wydaje mi się, że
tak jeszcze kończąc myśl, że to jest temat ciągle tabu w Polsce, chociaż mówi się dużo o tym, ile Polacy piją, ale zawsze mówi się Polacy, tak, że jako naród, natomiast mało się mówi o pijących kobietach, o tym, że to jest ukryty problem, że kobiety się do tego nie przyznają, bo wydaje mi się, że to kontrolują, że a co z tego, że piję codziennie lampkę czy dwie wina dla rozluźnienia, to jest przecież dla relaksu, lepiej śpię o tym. Albo że kupują małpki na stacjach benzynowych, bo są takie fajne, małe, kolorowe, mieszczą się do torebki. Skąd ten pomysł? Wiesz co, no jakby ten wątek wyniknął zupełnie przypadkiem, ponieważ tak jak wspomniałam, zaczęłam od tego tematu homoseksualizmu, od tych związków kobiet z mężczyznami homoseksualnymi. No i w miarę jak tworzyłam sobie tę fabułę w głowie, to zaczęły się pojawiać takie pytania. Co ta kobieta czuje? Jak ta orientacja jej męża, jak to jakby oddziałuje na jej życie? Jak ona się w tej rodzinie odnajduje? I jakby takim naturalnym etapem dla mnie, konsekwencją tego, że ona jest odtrącona, że ona jest niechciana, że ona jest niekochana, że ona tak naprawdę przez te 15 lat na palcach dwóch rąk można by zliczyć zbliżenia z mężem. Jak to, że ona jest odpychana, że mąż jej nie przytula, nie dotyka, nie całuje, jak to mogło wpłynąć na jej psychikę? No i właśnie miałam takie dwa pomysły, że tak powiem. Albo żeby pchnąć ją w ramiona innego mężczyzny, albo żeby ona sama gdzieś tam nawiązała jakiś romans, albo właśnie żeby szukała ukojenia w kieliszku. No i gdzieś tam ten romans wydał mi się taki przewidywalny, taka sytuacja stereotypowa, natomiast ten wątek alkoholizmu u kobiet wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłam poruszyć ten temat, ponieważ no niewiele jest książek, w których się o tym pisze. Jeżeli już się pisze, to zazwyczaj mężczyźni piszą. Ja wcześniej ten wątek poniekąd poruszyłam, tego alkoholizmu wśród kobiet, w serii Wszystkie pory uczuć. Był Piotruś, który miał alkoholowy zespół płodowy, jego mama Monika piła w czasie ciąży i właściwie skazała go na życie, na tułaczkę po domach dziecka. Ona potem zmarła i on jakby trafił do rodziny adopcyjnej i o tym jest trzeci tom Wszystkich pór uczuć, czyli Wiosna. No i ten temat gdzieś tam mnie zainteresował na tyle, że go kontynuowałam tutaj właśnie w życiu opartym na kłamstwach. Przyznam, że tutaj chyba nawet nie mam, żeby pokazać, ale też takim dobrym researchem była dla mnie książka Moniki Sławeckiej, wydana właśnie przez wydawnictwo Pascal, Alkohol, piekło kobiet. Na targach książki poznałam Ilonę Felicjańską, która nazywa się teraz Ilona Montana. Też chwilę o tym właśnie rozmawiałyśmy, ona podarowała mi swoją książkę. No i ten temat zgłębiłam właśnie w taki sposób i też właśnie oczywiście fora internetowe, które dla pisarza są ogromnym źródłem inspiracji. No bo właśnie ty uchwyciłaś ten aspekt alkoholizmu kobiet, tak jakby nie chcę teraz umniejszyć komuś, ale pokazujesz nie od tej strony takiej ekstremalnej i najbardziej patologicznej, no nie chciałam użyć tego słowa, ale teraz lepsze mi nie przychodzi do głowy, tylko Judyta jest przecież kobietą, która żyje, ma świetnie zarabia ona, jej mąż zarabia jeszcze lepiej, żyją na luksusowym osiedlu, idealna rodzina, idealne życie, idealna praca i jednak pokazujesz właśnie to, że to dotyka ludzi, którzy pozornie wydaje się, że nie mają żadnych problemów, a tymczasem ona w zaciszu domu, kiedy dzieci położy spać, mąż też pójdzie na górę, to, no to właśnie tak, a nie inaczej się relaksuje. I dlatego ten aspekt wydał mi się bardzo ważny, że pokazujesz właśnie takie kobiety, po których nikt by się właściwie nie spodziewał, że ona może mieć problem z alkoholem. Ale zwróć uwagę proszę, że w ogóle ten problem alkoholizmu przestał być już problemem nizin społecznych.
Pamiętam, jak zanim zaczęłam pisać książki, pracowałam przez jakiś czas w bankowości, w banku. No i tam w ogóle takie przekonanie, że w bankowości wszyscy piją, ponieważ tam jest takie ciśnienie na sprzedaż, jest i jest bardzo ciężka praca i że generalnie trzeba się po pracy odprężyć. Potem w służbach, tak, że tak, w służbach wszyscy piją, bo widzą dużo i też muszą jakoś odreagować po pracy. Jakbyśmy tak to zebrali, okazuje się, że w każdej grupie zawodowej ten problem występuje. Celowo wspomniałam o tej bankowości, ponieważ tam pracują kobiety w garsonkach i panowie pod krawatem, tak, bardzo eleganccy ludzie, kulturalni, wykształceni, a więc można by powiedzieć, że ten problem ich nie dotyczy. Ja znałam jednego takiego człowieka, który no, był bardzo, może nie tyle, że zaawansowanym alkoholikiem, ale ten problem u niego był na tyle pogłębiony, że już miał przez to duże problemy zdrowotne i jakby to nie przeszkadzało mu w tym, żeby pić dalej. Więc tak naprawdę to już nie jest tak, że alkohol to jest problem tylko tych osób z tych rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych. I Judyta jest tutaj tego najlepszym przykładem. Zresztą w książce, o której wspomniałam, którą zresztą też wydało wydawnictwo Pascal, mój wydawca, w książce Moniki Sławeckiej Alkohol, piekło kobiet, też znajdziemy historię kobiet głównie z takich właśnie wyższych sfer towarzyskich i takim osobom łatwiej jest na pewno ukryć swój nałóg. Przede wszystkim mają pieniądze na lepsze alkohole, tak? Więc można powiedzieć, że te wysokiej jakości wina czy drinki z dobrych wódek podpływają ich wolniej niż wódka z jakiejś, nie wiem, meliny u pana Gienka, tak? Czy bimber, tak? Własnej roboty. Więc na pewno jest nam trudniej też wyczuć, zauważyć, że taki problem funkcjonuje. Poza tym zwróć proszę uwagę, że no jest takie społeczne przyzwolenie na picie, że no nie ma... Tak, jest bardzo dużo, to, że codziennie się wypija wieczorem lampkę wina czy kilka drinków, nie ma w tym nic złego, tak? Żyjemy w takim pędzie, że musimy się po ciężkim dniu zrelaksować. Teraz wydaje mi się, że ten też czas tej izolacji społecznej, już tak abstrahując od książki, od Judyty książkowej, ten czas tej izolacji społecznej jest też takim dużym dla nas wszystkim wyzwaniem. I wydaje mi się, że ten problem może się pogłębiać w tym momencie. Jest pierwsze pytanie Kasi z bloga Pod Małym Aniołem. Ile części będzie liczyła seria? Bo Życie oparte na kłamstwach to druga część serii Osiedle Pogodne, czyli Magdo, na ile części zaplanowałaś serię? To jest takie trochę, to jest pytanie, na które odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ponieważ na tę chwilę ci, którzy przeczytali książkę, wiedzą, że na Osiedlu Pogodnym stoi 5 domów, z czego 4 są zamieszkane, mieszkają w nich różne rodziny. Natomiast dom pod Piątką ma być wynajmowany, ale ktoś tam słyszał plotkę, że osiedle może się rozbudować. Więc na tę chwilę planowane są 4 tomy. Trójka jest już ukończona, 4 będę pisać za jakiś czas, z tym, że to nie jest powiedziane, że zamknę się w tych 4 tomach i to też nie jest tak, że te 4 tomy będą wychodzić jeden po drugim, ponieważ ja to zawsze powtarzam, seria Osiedle Pogodne, zaraz Państwu pokażę, może jeszcze pierwszy tom, który otwiera, Prawda przychodzi nieproszona, to była powieść, która otworzyła serię Osiedle Pogodne i proszę zwrócić uwagę, że w każdej z tych powieści poznajemy innych bohaterów, poznajemy historie, które nie mają ze sobą nic wspólnego, jakby te historie łączy tylko miejsce akcji, Osiedle Pogodne. W pierwszym tomie Prawda przychodzi nieproszona poznaliśmy historię życia mieszkańców spod Jedynki. W drugim dom numer 2 i tak dalej, i tak dalej.
I tak jak powiedziałam, nie łączą się ze sobą te historie, nie mają nic wspólnego, więc też nie będą wydawane jednym ciągiem. Teraz po drugim tomie robimy sobie przerwę, najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami w ręce czytelników trafi kolejna powieść, niezwiązana z serią. Potem będzie trójka, trzecie osiedle pogodne, a potem dwie książki znów niezwiązane z serią. A więc tak naprawdę nie mogę powiedzieć, czy ten cykl zamknie się w tych czterech tomach i kiedy się zamknie. A i mamy kolejne pytanie, Ani z bloga Literackie Przeszpiegi, przy okazji pozdrawiamy Literackie Przeszpiegi. Czy wolisz pisać serię, cykle, czy też takie powieści niezależne, jednoczęściowe? Przyznam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, ponieważ jakby... Po prostu tak naprawdę, lubisz pisać książki. Tak, po prostu lubię pisać. Chyba wolę pojedyncze pisać powieści, natomiast tak jak powiedziałam, no ja zazwyczaj piszę takie serie, które są ze sobą luźno powiązane. Wyjątkiem była tutaj saga nadmorska, trzytomowa saga o rodzinie Zielczyńskich, którzy znaleźli po II wojnie światowej i po przesiedleniach znaleźli swoje miejsce na Pomorzu. I właśnie w tamtej sadze to była taka typowa saga, gdzie każdy kolejny tom był kontynuacją poprzedniego, chociaż już losy innego pokolenia poznawaliśmy. Więc wydawałoby się, że wolę pisać takie pojedyncze, ale saga jest trochę zaprzeczeniem tej reguły, ponieważ pisało mi się ją rewelacyjnie i przyznam, że bardzo tęsknię za tymi bohaterami. Więc pojedyncze, ale bywają wyjątki. A wiesz, że dzisiaj Facebook mi przypomniał naszą rozmowę, nagranie do mojego programu Prolog, jak przyjechałaś rok temu, 15 kwietnia i to tak, musiało być tak. Nagranie po pierwszej części sagi, czyli Obcy powie w wiatrze. Mnie też Facebook właśnie dzisiaj przypomniał, wyświetlił zdjęcie, które mi robiło. To już rok minął od czasu premiery pierwszej części sagi. Kurczę, czas leci niesamowicie. Ja przy okazji, ja wiem, że teraz rozmawiamy o życiu opartym na kłamstwach, ale to nie jest tajemnica, że uważam, że Obcy powie wiatru jest najlepszą książką Magdaleny Majcher. Jeżeli ktoś z oglądających, słuchających nas jeszcze nie czytał, to gorąco polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie książki z wątkiem historycznym. Albo nawet nie, jeżeli po prostu lubicie sagi, dobre powieści, takie, które gdzie są emocje, gdzie są bohaterowie z krwi i kości, gdzie jest fabuła, to naprawdę do sagi nadmorskiej gorąco zachęcam i to trzeba już czytać po kolei, czyli najpierw Obcy powie wiatru, Zimny kolor nieba i Znany szum morza. Zgadza się, ale tak, taka drobna dygresja. To też jest moja ulubiona, moja książka, więc Obcy powie wiatru, kiedy ktoś gdzieś mnie pyta na spotkaniach autorskich, jaką książkę polecam na początek i która z moich książek jest mi szczególnie bliska, to właśnie zawsze wymieniam Obcy powie wiatru. A chciałam Cię jeszcze zapytać, Magdo, o nazwę tej serii, Osiedle pogodne, bo jest bardzo ładna nazwa i czy to tak dla przekory i celowo taka ładna nazwa, Osiedle pogodne, a w każdym z tych domów jest smutek, dzieją się dramaty, mniejsze lub większe tajemnice i mrok. Tak, trochę to taka ironiczna nazwa dla przekory, natomiast praktycznie do samego początku nie było jasne, czy będzie to właśnie osiedle pogodne, ponieważ ja w ogóle miałam kilka pomysłów na nazwę dla osiedla. Jednym z takich pomysłów, które mnie samą bardzo przekonywał, była nazwa Osiedle Widok. Osiedle Widok, był jeszcze Osiedle Zakątek, Osiedle Zaułek, Osiedle Tarasy, ale to się chyba już za bardzo kojarzyło ze Złotymi Tarasami w Warszawie. No tych pomysłów na nazwę osiedla było mnóstwo, natomiast no, Osiedle Pogodne było od początku, potem były sugestie, żebyśmy może to zmienili, ale koniec końców zostało pogodnym i ja myślę, że to jest taka fajna przeciwwaga do tych tematów, które poruszam, bo właściwie we wszystkich czterech częściach zaplanowanych na właśnie do tej serii, na tę chwilę,
Poruszam takie, no w trzeciej części też, tak jak w jedynce i w dwójce mamy kłamstwa, mamy tajemnice, sekrety, więc cała ta seria jest utrzymana w takim właśnie, w takiej stylistyce, że tak powiem, w takiej tematyce, przepraszam. Pozdrawiamy Monikę, która właśnie czyta Obcy powiew wiatru i jej się pochwaliła, że... O, bardzo mi miło. Pytanie Kasi z bloga się czyta. A skąd pomysł na bielsko-białą? Właśnie, o to nie zapytałam i powiedz Magda, bo rzeczywiście różne miejsca, różne miasta w Twoich książkach się pojawiają. Było Ustronie Morskie, Saga Nadmorska, były Katowice, był Sosnowiec, Warszawa, a teraz w Osiedle Pogodne jest w Bielsku-Białej. Muszę tutaj zaznaczyć, że zawsze staram się pisać o miastach, miejscach, które znam, ponieważ dla mnie bardzo ważne jest, aby wiarygodnie odzwierciedlić topografię miasta czy miejscowości. Bielsko-Biała to jest miasto oddalone o 60 km od Katowic, czyli mam naprawdę blisko tam. Poza tym tam mieści się siedziba mojego wydawnictwa, wydawnictwa Pascal. No i poprzez to, że tam właśnie miałem swoją siedzibę, ja kilka albo nawet kilkanaście razy byłam w Bielsku, bo zawsze to jest, uważam, lepiej gdzieś tam porozmawiać cztery oczy i odwiedzić wydawcę. No i poprzez to poznałam miasto i spodobało mi się na tyle, że postanowiłam tam umieścić akcję. Zresztą my też do Bielska często robimy sobie jakieś wypady, na przykład na Szyndzielnie czy na Klimczok, na które akurat wchodziliśmy od strony Szczyrku, ale te właśnie tereny Bielsko-Biała, Wisła, Szczyrk, Ustroń są nam dobrze znane, ponieważ tutaj od nas Katowic to na taki szybki, jednodniowy wypad w góry to są najlepsze, najbliżej położone tereny. Kolejne pytanie, że skoro lubisz czarne charaktery i taką ci frajdę sprawia pisanie scen z takimi postaciami, to może się kiedyś skusisz na coś mroczniejszego, kryminalnego? Oj, no w tym trochę takich wątków mroczniejszych było wprawda przychodzi nieproszona, takie właśnie... Otwieram. Tak, były takie mroczniejsze trochę klimaty, taka zabawa ludzką psychiką, wiwisekcja ludzkiej pamięci, wyparte wspomnienia, stary trup schowany głęboko w szafie, że tak powiem, więc takie tematy były, natomiast kryminał klasyczny raczej nie, chociaż oczywiście nigdy nie mów nigdy, ponieważ ja uważam, że żeby pisać kryminał trzeba mieć taki ścisły umysł, trzeba być humanistą ze ścisłym umysłem i ja w ogóle tak sobie to wymyśliłam, nie wiem ile w tym racji, ale wydaje mi się, że autorów kryminałów w porównaniu z autorami obyczajówek jest tak niewiele, ponieważ żeby napisać kryminał, trzeba mieć taki umysł analityczny, trzeba mieć umysł ścisły, a jednocześnie być humanistą, tak? Mieć to zacięcie i kochać słowo pisane. Wydaje mi się, że to jest dość rzadkie połączenie. No ja niestety umysłu takiego analitycznego nie mam. Mnie przerastają zadania z matematyki mojego trzecioklasisty, więc nie ma opcji, żebym uknęła tak skomplikowaną intrygę i wszystko to rozpisała na tyle, żeby się nie pogubić, kto morduje, kto i tak dalej. Poza tym ja piszę emocjami, a wydaje mi się, że akurat przy kryminale to nie jest nic dobrego i przy kryminale trzeba mieć dobry plan. A ja nie piszę konspektów, idę po prostu na żywioł i kieruję się w moim pisaniu głównie emocjami. No to jeżeli idziesz na żywioł i piszesz książkę, to zdarza ci się, nie wiem, wykreślać kawałki rozdziałów albo wyrzucać cały rozdział, bo wstajesz następnego dnia i stwierdzasz, kurczę, to było kiepskie i muszę to poprawić? Nie. Nie, ponieważ to jest w ogóle też taka moja ciekawa teza. Wiem, że wielu autorów robi tak, że wyrzuca, a jak ja na przykład czuję, że coś jest nie tak, że mi z książką nie idzie, to ja wolę zostawić tę książkę na inny czas i wrócić do niej po latach, tak jakby jest właśnie z książką, która teraz wyjdzie jako kolejna po życiu opartym na kłamstwach. Wyjdzie za jakiś czas książka, którą ja zaczęłam pisać 2 lata temu i wtedy mi kompletnie nie szło i wróciłam do niej po 2 latach i nagle wow, poszłam z tą historią i pisało mi się świetnie. Nie wyrzucam, nie kasuję, ponieważ uważam, że wtedy to będzie ingerencja w historię z zewnątrz. Kiedy ja piszę, ja żyję tą historią, ona mnie prowadzi,
A jeśli ja po czasie zaczynam w niej coś zmieniać, oczywiście nie mówię o zmianach językowych, korekcie redakcji językowej, o stylistyce, gramatyce, ortografii i tak dalej, tylko mówię o takich rozwiązaniach ściśle fabularnych. Mam taką obawę, że kiedy zacznę mieszać, kiedy zacznę po prostu poprawiać, to książka jakby straci swój pierwotny kształt, a ja uważam, że to, co pierwsze, jest najlepsze. Mamy też komentarz Patrycji, która pisze, że zima jest częściowo kryminałem. I faktycznie jest to jedna z takich książek, gdzie jest sporo mroku. To jest część druga serii Wszystkie pory uczuć. To tak, żeby tak, nie zdradzać, to powiemy, że jest tam wątek życia z ogromnym poczuciem winy i no jakby ukrywania za wszelką cenę, chronienia za wszelką cenę najbliższych osób. I chyba zgodzisz się, Magdo, rzeczywiście, że ten taki troszkę kryminalny wątek w zimie też jest. Ale rzeczywiście, tak. I dlatego, kiedy miałabym porównać tą właśnie moją książkę, tą pierwszy tom Osiedla, Prawda przychodzi nieproszona, to wydaje mi się, że ona klimatem właśnie przypomina zimę. Ja sama w swoich powieściach łączę swoje zainteresowania. Powtarzam, że piszę takie książki, jakie sama chciałabym przeczytać, a że czytam obyczaje, powieści psychologiczne, historyczne i kryminalne, to ja myślę, że gdzieś tam te elementy znajdziemy zawsze w moich książkach. I nie można powiedzieć, że ja pisałam klasyczne obyczajówki, bo ja lubię flirtować, lubię mieszać gatunki i tworzyć coś nowego. Zgadzam się. Coś, na co jeszcze zwróciłam uwagę, czytając Życie oparte na kłamstwach, to chyba pierwszy raz oddajesz tyle miejsca postaci męskiej. Tak. Mężczyźni oczywiście, oni są w twoich książkach, bo to nie jest tak, że ty tylko piszesz o kobietach, natomiast aż tyle, teraz jest dwoje równoprawnych bohaterów, jest i Judyta, i Dominik, więc nowość. Dojrzewam. Dojrzewam do tego, żeby w końcu uczynić kiedyś bohatera męskiego głównym bohaterem. Czyli że będzie jeden, to będzie tylko mężczyzna bohatera? Tak, jest taki pomysł, aczkolwiek jeszcze kawałek do tego. W trzecim tomie Osiedla Pogodnego też jest tak, jak właśnie w Życiu opartym na kłamstwach, że częściowo mamy narrator towarzyszy kobiecie, a częściowo właśnie mężczyźnie i poświęcam uwagę zarówno jemu, jak i jej. Magda, twoje książki czyta się bardzo dobrze, a powiedz, jak ci się je pisze? Czy to też jest z taką lekkością ci przychodzi pisanie jak czytelnik? No ja przeczytałam w jeden dzień Życie oparte na kłamstwach, więc to chyba jest dowodem na to, że książkę czyta się naprawdę bardzo dobrze. No ja nie napisałam w jeden dzień. I to jest właśnie zawsze straszne. Dzisiaj jest oficjalna premiera książki, tak? A dzisiaj komentarz na Facebooku. Kiedy kolejna książka? Ja mówię, kurczę, no to człowiek pisze tygodniami, tak? Szuka rozwiązań fabularnych, pracuje w pocie czoła nad książką, a potem czytelnik jeden dzień przeczyta, tak? Tak całkiem serio, raczej pisze mi się lekko, aczkolwiek no jak każdy człowiek mam też kryzysy i zdarza się tak, że jest mi ciężko wejść w historię i mam problem z odnalezieniem się w świecie moich bohaterów, natomiast z doświadczenia już wiem, że tak zazwyczaj jest, kiedy zbliżam się do połowy. I to jest ten moment, kiedy muszę sobie zrobić kilka dni przerwy i potem wrócić do moich bohaterów i wtedy zawsze pisze mi się już lepiej, kiedy spojrzę z dystansu tych kilku dni przerwy. O, Asia z bloga Nienaczytana pisze, że za dobrze piszesz, jakbyś były książki słabe, to nikt by na nie nie czekał, a czytelnicy czekają i chcą kolejnych książek. Ale mamy pytanie od Pauliny. Bardzo dziękuję. Mamy pytanie Pauliny. Tak? Czy może pani zdradzić, o czym będzie następna książka z serii Osiedle Pogodne? Nie wiem, czy mogę zdradzić, czym jest wydawca, nie Oka Trupi. To jakoś tak powiedz tyle, żeby za dużo nie powiedzieć. No mogę powiedzieć, że przeniosłam akcję Me Too na polskie podwórko. O, super. No, więcej nie powiem. Ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Magda, ale bo jesteś jedną z najbardziej zapracowanych pisarek
to nie jest tajemnicą. I powiedz, no już sam fakt, że Życie oparte na kłamstwach to twoja 16. powieść, to tylko świadczy o tym, że naprawdę piszesz dużo i jesteś pracowita, zdyscyplinowana, zorganizowana, bo masz też dwoje dzieci w wieku, tak jak teraz na kwarantannie z dziećmi też się zajmujesz. Przepraszam, że ci wyjdę w słowo. Zerkam właśnie niepewnie, czy mi tu nie wejdą w kadr. Przepraszam, że weszłam w słowo. Kontynuuj, proszę. Ale jak wejdą, to nie szkodzi, to my pomachamy, myślę, że nic by się takiego nie stało. To powiedz, nad czym teraz pracujesz, bo domyślam się, że coś piszesz. Tak, dzisiaj zaczęłam pisać nową książkę, która jest planowana na końcówkę, premiera jest planowana na końcówkę tego roku. Będzie to książka, jak to zwykle u mnie bywa, o tym, o rodzinie, tak? O rodzinie i jak właśnie pewne braki w dzieciństwie wpływają na dorosłe życie. Będę pisać o kobiecie, która dorastała bez ojca. I jakby tutaj to jest główny taki wątek, więcej nie zdradzę, mogę tylko powiedzieć, że pojawi się tam takie miasteczko, w którym byłam kilka miesięcy temu na spotkaniu autorskim. Część akcji będzie toczyć się w Żegiestowie, to jest mała wioska przy granicy ze Słowacją nad Popradem. Podobało mi się tam na tyle, że postanowiłam osadzić tam akcję. Magda pisze, że przyszedł do niej dzisiaj drugi tom Osiedla Pogodnego i czuje, że to będzie mocniejsza książka od pierwszej. Czy dobrze mi się wydaje? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mocniejsza, znaczy tematyka wydaje mi się, że jest bardziej kontrowersyjna niż w pierwszym tomie. Natomiast pierwsza wydaje mi się jest bardziej wstrząsająca. Jest taka bardziej psychologiczna, bardziej taka traumatyczna i trudniejsza. Natomiast w Życiu opartym na kłamstwach ten temat jest bardziej kontrowersyjny i temat trudniejszy. Więc no, czekam na opinię. No myślę, że tutaj czytelnicy, czytelniczki muszą przeczytać i sobie własne zdanie wyrobić, aczkolwiek ja się zgadzam, że faktycznie może ten temat, o którym piszesz w Życiu opartym na kłamstwach jest bardziej kontrowersyjny, ale no dla mnie bardziej wstrząsająca była pierwsza część Osiedla Pogodnego. Prawda przychodzi nieproszona, tym bardziej, że książka ta jest napisana też w formule trochę jak thriller psychologiczny, trochę jak powieść psychologiczna i tam naprawdę dużo wątków psychologicznych jest, a ja to bardzo lubię w powieściach, więc no nie ukrywam, że to też pewnie wpływa na moją ocenę, ale to tutaj czytelniczki muszą ocenić same. Czyli Magda, poczekaj, bo próbuję policzyć, to ile jeszcze twoich książek w tym roku możemy się spodziewać? Dwóch? Trzech. Halo, czyli... słychać mnie, tak? Tak, bardzo dobrze cię słychać. No, nie, bo ja jakoś coś gorzej słyszałam i obawiałam się, że jakieś na łączach wystąpiły zakłócenia. Tak, trzy książki. Czyli teraz coś zupełnie spoza serii, potem trzeci tom Osiedla Pogodnego, no a potem to, co zaczęłam dzisiaj. I mam nadzieję, myślę, że się nie zmieni, że tak zostanie. Nie, no myślę, że kwarantanna się w końcu skończy, są zapowiedzi, że będzie powolne odmrażanie gospodarki, więc myślę, że będziemy powoli wychodzić z domu w maseczkach, bo od jutra ma obowiązkowe zakrywanie twarzy i nosa. No już dzisiaj. Tak, no ja już też od jakiegoś czasu też wychodzę w maseczce, ale nie wszyscy to robią, więc od jutra jest to obowiązkowe. Jeszcze zerkam, przeglądam, ale już nowych pytań nie widzę. Wydaje mi się, że możemy powoli kończyć, chyba że jeszcze ktoś odważny się znajdzie, albo Magdo, jeszcze ty chciałabyś o czymś powiedzieć i może coś jeszcze czytelnikom przekazać ze swojej strony.
Cóż mogłabym przekazać? Przede wszystkim, jak zawsze, czekam na opinię. Dzisiaj fantastycznie poprawiliście mi wszyscy humor, ponieważ kiedy dodałam na fanpage'u post stosikowy, że tak powiem, zdjęcie właśnie książek z informacją o premierze tej najnowszej, to zasypaliście mnie wieloma komentarzami, gratulacjami i takimi ciepłymi słowami na temat mojej twórczości, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ no ja, jak każdy pisarz, bez czytelników nie istnieję. Gdybyście nie chcieli mnie czytać, to nie miałabym po co pisać. Dlatego bardzo Was proszę o więcej, tak? Dzielcie się ze mną tymi refleksjami z lektury. To jest dla mnie bardzo ważne. I w tym trudnym czasie, kiedy sprzedaż książek jest utrudniona ze względu na to, że większość księgarni stacjonarnych jest zamknięta i promocja książek też nie odbywa się tak jak zawsze, też pamiętajcie o tym, że bardzo pomagacie nam, pisarzom, zamieszczając w sieci opinie na temat przeczytanych książek, polecając je znajomym, czy to na swoim Facebooku, czy na stronach księgarni internetowych czy innych portali. Za każdą taką recenzję, za każde polecenie dziękuję. No i tak jak powiedziałam, czekam na Wasze wiadomości i jestem bardzo ciekawa, jak książka Wam się spodoba. I mam nadzieję... Ja się do tego apeluję. Jeszcze jedno. I mam tylko nadzieję, że przy następnej książce już spotkamy się na tradycyjnym spotkaniu w Empikach, gdzieś w Polsce. Już naprawdę nie mogę się tego doczekać, bo ja jestem przede wszystkim, uwielbiam ludzi, uwielbiam kontakt z ludźmi, dlatego tych spotkań bardzo mi brakuje i też bardzo lubię podróżować i dla mnie spotkania autorskie to też jest okazja do poznania nowych miejsc, nie tylko ludzi, ale także miejsc, więc mam ogromną nadzieję, że już niebawem się spotkamy. Ja oczywiście też zachęcam do czytania, do kupowania książek Magdy Majcher i w ogóle do kupowania książek polskich autorów. Zawsze o tym mówię, czytajmy polskich autorów, a myślę, że teraz w tym czasie, kiedy mamy wszyscy izolację społeczną, kwarantannę, to jest szczególnie ważne, żeby właśnie polskich autorów wesprzeć, kupując ich książki, czy to papierowe, czy to e-booki. Myślę, że teraz sporo osób na e-booki też się przerzuciło. Magdo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za ja takie spotkanie online. Myślę, że chociaż no, nie widziałyśmy się osobiście, to rozmawiało się równie sympatycznie. Dziękuję wszystkim za udział i myślę, że Magda czeka na Wasze opinie i piszcie do niej. Myślę, że przeczyta i odpowie na wiadomości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.